Piotr Cieślak to 27-letni fotograf z Częstochowy, którego prace były prezentowane na wielu wystawach oraz brały udział w krajowych i międzynarodowych konkursach. Jest laureatem takich konkursów jak Discover Europe, Video Ergo Sum czy Częstochowa w kadrze. Od piątku 7 października jego fotografie można oglądać w klubie spółdzielczym Nasza Praca przy ulicy Broniewskiego 3. Tytuł wystawy to Błękit Włoski i oba te człony tytułu nie są przypadkowe. Jako nauczyciel w zespole szkół imienia Bolesława Prusa w Częstochowie miałem okazję w roku bieżącym, 2022, spędzić 1,5 miesiąca we Włoszech. No i będąc tam jako opiekun młodzieży, która uczestniczyła ode mnie ze szkoły w wymianach, no nie próżnowałem jako ten również fotograf, no bo jestem nauczycielem fotografii, więc też dobrze byłoby, żeby samemu wtedy fotografować. Fotografowałem, zebrałem pewien materiał fotograficzny. Byłem we Włoszech w styczniu i w lipcu, wobec czego mamy też tutaj taki trochę kontrast między ciepłem a zimnem, ale również między obostrzeniami covidowymi widocznymi na ulicach na pierwszy rzut oka, a takimi może troszeczkę bardziej schowanymi. A same zdjęcia przedstawiają Włochy z różnych punktów widzenia. Możemy tutaj zobaczyć fotografię architektury. Włoska architektura bardzo moim zdaniem atrakcyjna, inna od tej, którą możemy tutaj u nas w Polsce czy w Częstochowie zastać. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj fotografię uliczną, czyli po prostu sytuacje, które ja gdzieś obserwując jakieś wydarzenie, sięgałem po aparat i je fotografowałem. No i to jest ta jedna część, to jest ten z błękitu włoskiego człon włoski, a błękit, który tutaj mamy, odnosi się do techniki, w której wykonałem odbitki tych fotografii. Jest to technika cyjanotypii. Wydaje mi się, że takie zestawienie po pierwsze przybliża tą technikę, może zaciekawić swoimi walorami estetycznymi, bo mimo tego, że te fotografie, no jest to po prostu odbitka w innej technice, ale jest ona monochromatyczna, jest ona w tej właśnie kolorze błękitu, wobec czego zupełnie inne aspekty tych fotografii stają się po prostu istotne. Wystawę można oglądać w klubie spółdzielczym Nasza Praca przy ulicy Broniewskiego 3.